Zabiję. Powodzenia. Że ktoś jest. Dobra. Wezmę sobie mikrofonik. Oczywiście zginę pewnie, ale nie ma znaczenia. Cześć wszystkim z tej strony. Matranos, witam was dzisiaj w materiale poświęconym solowemu expieniu. No i w tym momencie jestem na Dungu, o którym zaraz będę wam opowiadał, tylko chyba ktoś tutaj się... Tak, ktoś się tutaj włóczy. Dzień dobry. Okej. Dobra, to jest chyba gość, który mnie zabił jakąś godzinkę temu. Nie ma znaczenia. Dobra. Więc. Witam was wszystkich w materiale poświęconym solowemu expieniu i w tym momencie znajdujemy się... Już wam pokazuję, gdzie. W tym momencie jestem na Coppervine True. Jest to drugi loch solowy, jaki sobie odnalazłem w świecie. No i oczywiście jest to loszysko, w którym... No... Exp jest dosyć ciekawy. Mianowicie przy dwóch próbach, jakie zrobiłem, było raz 78 tysięcy oraz 79 026. No, więc mniej więcej coś koło 80-70 tysięcy się tutaj waha exp. Myślę, że niektóre osoby będą mogły zrobić więcej. Myślę, że niektóre osoby będą robiły troszkę mniej. To też zależy od tego, jaką rotację wybierzecie, w jaki sposób będziecie chodzić po tym lochu i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, zaczynając w ogóle od tego, czym jest ten loch, oczywiście jest to solowa aktywność dla pojedynczego gracza. Jednak zostałem tutaj napadnięty trzykrotnie przez dwóch graczy, przy czym dwa razy się przed takimi graczami wybroniłem. Znaczy zabiłem jednego, drugi mnie zabił, albo... Ogólnie rzecz biorąc, zabiłem jednego, drugi uciekł. Dwa razy dostałem tutaj książkę. Jak widzieliście, jest też opcja na jakieś drobne PvP. I ogólnie rzecz biorąc, no to PvP jest tutaj chyba raczej jedną z ciekawszych rzeczy. Po pierwsze, należy tutaj wspomnieć o tym, że te lochy są... To jest akurat dosyć oddalony loch w ogóle. Ponieważ najbliższy, jak gdyby, portal jest albo na Hot Shadows Plain, albo jest też na Botsukwen. I dojechanie w ogóle tutaj jest problematyczne, bym powiedział. Jeżeli chodzi o wyjazd z Fortu Sterling. Fort Sterling? Matko, to się tak nazywa? Ja już zaczynam. Tak, Fort Sterling, matko. Ostatnio usłyszałem Fort Diva i wiecie. Znaczy nie jest to już Fort Diva, ale no. W pamięci to zostało. Bardzo mi się to spodobało. Gdzieś na forum chyba przeczytałem. Albo nie, w jednym z moich komentarzy przeczytałem Fort Diva. Także no. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj coś około 80 tysięcy expa. Walki są dosyć proste. Ja musiałem zmienić build w porównaniu do tego mojego poprzedniego. Po pierwsze jest on teraz 5-1. Biegałem tutaj nawet w szóstopoziomowym, ale akurat wtedy trafiłem na gościa, który też miał szóstopoziomowy set. No i powiedzmy sobie, że mnie sklepał, bo mnie dorwał na mobach, a jeszcze wbiegłem w moby jak jakiś cieniast totalny. Więc należy tutaj wspomnieć właśnie o tym, że jest tutaj opcja, żeby sobie poexpić, ale pamiętajcie o tym, że set, w którym jedziecie, jest praktycznie na straty. Ja sobie nawet musiałem kupić czwórkowego konia, ponieważ pekerzy mnie zabijali po drodze, zabili to dwa razy. Na jakimś przejściu, chyba z Fortu Sterling tam dalej. No powiem, że jest to niezwykle wpieniające. No i trzeba na to troszeczkę uważać. Okej. Okay. Cześć. Woju łamignacie. Ogólnie rzecz biorąc, o czym należy wspomnieć, jeżeli chodzi o te moby. Jeżeli chodzi w ogóle o tego bossa tutaj, są trzy różne rodzaje. Może być albo właśnie łamignat, może być też taki duży olbrzym, który będzie was ściskał kamieniami. Ten gościu się akurat kręci. Na tych bossów akurat radziłbym używać tutaj potki, z tego powodu, że jeżeli ktoś wejdzie nam na plecy, to jest przerąbane. Nie bijemy się w tych krzakach czy w tych zaroślach, nie stoimy w tym. To jest jedna z zalet, którą mogę wam powiedzieć. No i oczywiście staramy się wykorzystać jak najlepiej te nasze umiejętności i robić to jak najbardziej efektywnie. I to jest jedna z rzeczy, którą no, musiałem się tutaj poduczyć troszeczkę i sobie przypomnieć. Ponieważ tak, w większości... Kiedy grałem w Albiona jeszcze w czasie, kiedy nie był free-to-play, a ja ogólnie rzecz biorąc, raczej ostatnio jestem solowym graczem i zajmuję się tego rodzaju aktywnościami, to nie przejmowałem się za bardzo mobami jakimiś tam i tak dalej. Brałem sobie nawet po kilka, walczyłem i tak dalej, i tak dalej. No i no, było to dosyć fajne, miłe, przyjemne, przy czym muszę przyznać, że no niestety tutaj gracze nie dają jak gdyby forów.
Nie zdarzyło mi się ani jednej honorowej walki odbyć, czyli no, kiedyś miałem takie sytuacje, że na przykład goście, którzy chcieli mnie zabić, to czekali, aż zerwę sobie moba, aż mi się życie zregeneruje. Tak, bywają tacy goście, to są totalni szaleńcy, ale tutaj się tacy nie zdarzają. I każdy, kto wejdzie wam na plecy, kiedy zabijacie jakieś mobki, was po prostu zabije. Stąd pierwsza zmiana w moim buildzie w ogóle, mianowicie te buty rycerza. Tak, buty rycerza, które w ogóle są świetne tutaj akurat. Musiałem sobie zastąpić zrywaczką, ponieważ no, nie miałem żadnej innej opcji. Mógłbym sobie wziąć klatę skrytobójcy, tylko klatę skrytobójcy, znaczy zbroje skórzane, już wyfarmiłem właśnie do setnego poziomu i stwierdziłem, że nie będę tego robił, że wezmę sobie coś, w czym jeszcze nie jestem wyspecjalizowany. No więc wziąłem sobie właśnie buty najemnika. Chyba mam je na 95 poziomie, więc też wysoko. Znaczy te ogólne, tak? Mój plan dalej jest taki, żeby sobie odblokować wszystko, do osób, które nie wiedzą. No i wybrałem się właśnie tutaj, żeby sobie pofarmić troszeczkę. I tak, właśnie pierwszą sprawą, o której należy wspomnieć, jest to, żeby zawsze mieć jak dokończyć moba w miarę szybko. Ja sobie tutaj akurat trzymam szarżę teraz. Przyznam, że kiedy biegałem z pałaszem, było mi troszkę łatwiej, ponieważ byłem w tym samym buildzie, tylko z restarczą i pałaszem. Przyznam, że bardzo skuteczny build. Jedyne kompozycje, które mnie wykańczały, był to łucznik, który mnie kajtował bardzo dużo. Był to przeklęty kostur razem z kurtką najemnika, który w bardzo dobry i taki przemyślany sposób dał się wydrainować, zjechał sobie bardzo nisko z życiem, no i potem jeszcze raz po prostu sobie odnowił życie, no i już no, nie dałem rady go po prostu wykończyć. Natomiast tego rodzaju właśnie build pozwala no, dojechać po prostu przeciwnika, doskoczyć do niego, unieruchomić go, zestunować, wyłączyć jakąś jego umiejętność, co jest dosyć fajne akurat z tą szarżą. I tak naprawdę nie zmieniałbym tutaj niczego, żadnych z umiejętności, a to jest bardzo standardowe ustawienie. I o to właśnie chodzi. W tym momencie nie możemy... O, i to jest też bardzo właśnie ważna sytuacja. Jeju, żadna tam sytuacja, tylko dosyć ważna sprawa. Jeżeli wybieracie się na tego rodzaju randomowe lochy, tutaj naprawdę jest połączenie PvE z PvP. Jeżeli chodzi o PvE, musicie sobie radzić w nim już bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli ktoś was dorwie na mobach, wy spanikujecie, to już nie żyjecie. Tutaj nie ma opcji, tutaj to wygląda dosłownie tak jak na tamtym graczu. Tutaj nikt się nie będzie z wami cyrtolił czy coś takiego. Wjedzie w was gościu z pełną ilością punktów życia, wrzuci wam potkę trującą i jest po was. Nie ma opcji, żeby się z niektórych rzeczy wyleczyć czy wyciągnąć. Nie możecie zaczynać walki z połową punktów życia. Jeżeli mob was zbije do połowy punktów życia, a wybierzecie po 3, po 4 i liczycie na to, że no akurat gracz was nie wiedzie od tyłu, no nie. Musicie mieć ciągle coś koło 90% punktów życia, a moba musicie mieć zawsze na strzał. Kiedy ktoś się pojawia teraz na przykład na końcu ekranu, a ja bym był w walce z mobem, miałbym połowę, to już jest śmierć. To już jest kaplica, już nie ma opcji na to, żeby się, nie wiem, zresetować czy coś w tym stylu. Można teoretycznie włączyć sobie, tak jak ja mam teraz na przykład, niewidzialność. Ale no niewidzialność nie da mi tego efektu do końca. Nie możecie wbiegać na przeciwnika, kiedy macie na sobie moby, bo na przykład, nie wiem, zaczynacie walczyć z jakimś mobem i po drugiej stronie też jest gościu, który walczy z mobem i on trochę szybciej zabija tego moba. Ma mniej punktów zdrowia od was, a wy dopiero zaczynacie walkę. Przeskok na tego gościa razem z mobem na własnych plecach, kiedy on go wykończy, jest po prostu strasznym pomysłem. Wy zginiecie, bo was ten mobek zabije po prostu swoimi umiejętnościami. Tutaj trzeba naprawdę ostrożnie i rozważnie grać. Wejście w taką błyskawicę, czy tam stanięcie na niej, to jest strata 1/3 czy 1/4 punktów zdrowia. To jest samobójstwo. Więc nie róbcie tego i grajcie bardzo, bardzo rozważnie. To są strefy wyjątkowo niebezpieczne. Więc po pierwsze, dojechanie tutaj, jak już wspomniałem, jest problemem. A drugą sprawą jest to, że w ogóle gra tutaj jest problemem i naprawdę jest wyzwaniem. Te 80 tysięcy doświadczenia, które tutaj zbieram na godzinę, to jest nic w porównaniu do tego, jaką tutaj się szkołę PvP zbiera. I to jest świetne. To na przykład w jaki sposób wyjechać, nie wiem, pojedynczego mobka, dlaczego w ogóle to robić, w którym miejscu zbierać skrzynkę, jak sobie szybko radzić z trzema czy z czterema przeciwnikami, czy używać pojedynczego kół akurat na mieczu, czy używać tego kół, które bierze i może radzić trzech przeciwników. O, na przykład mamy gościa teraz znowu. Dobra. Nie, no, no. Kurczę, myślałem, że coś lepszego pokaże. No, także jak widzicie,
Grasz dosyć słaby. Ja sobie muszę sakwę w ogóle założyć, bo mam przeciążenie. Drugi raz set mi oddał chłopak. Trochę szkoda. Mógł ze mną pogadać, bym mu dał. No, dlatego widzicie, no nie można po prostu zaczynać walki gdzieś tam z moba czy coś takiego. No wiadomo, no tutaj akurat ten gracz był no lepszy od... Znaczy lepszy. Był gorszy od Jer ode mnie. No ja miałem akurat broń taką... Znaczy ja mam broń po prostu bezpośrednią, a gościu koło mnie stanął i mnie zaczął nawalać z fireballów. No to chyba nie jest zbyt skuteczne, tak? Trzeba myśleć z tym, co się robi, kajtować przeciwnika, ruszać się, kurczę, jakoś. No miał gościu broń zasięgową, to stał koło mnie i mnie dziabał z fireballa. No kurczę. Nie można takich rzeczy robić. To była przecież banalna walka. No w jaki sposób coś takiego przegrać? No tutaj no nic się nie wydarzyło nieciekawego, no. Jeszcze zatrułem broń, ja nie wiem nawet, czy on mnie zatruł. Także to no, bardzo słabo to wyglądało. I właśnie nie można robić takich rzeczy. No jeżeli goście latają tutaj w setach piątkowych, tak jak ja, i większość gości z tych, których tutaj pokonywałem, zresztą wam zaraz pokażę, była w setach też piątkowych. No to nawet na killboardzie można sobie zobaczyć. Dobra, statystyki, proszę bardzo, zabójstwa. I teraz tak, tego gościa zabiłem dwa razy, no to było teraz to słabe zabójstwo, przecież było trochę lepsze. Zabiłem gościa z halabardą, proszę bardzo. Przy czym to był właśnie gościu, który miał jeszcze dodatkowego kumpla, który mnie tłukł z łuku i ten gość z łuku by mnie dojechał, ale jakoś mi się udało uciec. Tutaj mamy jakiegoś leszcza, tutaj mamy jakiegoś leszcza, tak jak widzicie, tak? Czyli zwykły pałasz i buty rycerza. Natomiast tutaj w deadach mam dosyć nieciekawie. Bo to jest tak, tutaj mnie w ogóle dojechali z 5 asystami na przejściu z portalu 2 razy, 3 razy, a nie, 2 razy. 2 razy to był właśnie ten gracz tutaj, ten początkujący, który mnie złapał. Salk, o, to jest gościu, który mnie też dorwał akurat na mobach, wcześniej też mnie dorwał na mobach. Myślałem, że go tutaj znowu spotkam, chciałem go sklepać. Miał całkiem fajny set. Myślałem, że go dojadę, chociaż akurat był dobry. To właśnie dlatego, i to jest to, ja się na niej na przykład na gościa uzbroiłem w tą kuszę, żeby mieć trochę zasięgu, ponieważ gościu no dosyć dobrym setem grał, znaczy dobrym, dosyć dobrym, bardzo dobrym, takim akurat solo PvP, bardzo sprytnym, przy czym no oczywiście jest ta sprawa związana z tym, że no... No może być troszeczkę gorszy, troszkę lepszy, nie no tutaj nie ma takich wymogów. Właśnie, sprawa związana z zarobkami tutaj. Tutaj dropy nie są jakieś specjalne. Jak widzicie, te runy głównie tutaj wypadają. Czasami wypadnie jakiś przedmiot, przy czym po części są to nawet przedmioty trójkowe, więc słabo. Jeżeli chodzi natomiast o sprawę z Silverem, w tym momencie mija mi tutaj pół godzinki. Ja stąd zresztą zaraz wyjadę. Teraz tak, jako że ten silver mi się tutaj kończy, ja mam zapisany gdzieś. I teraz tak, chwileczkę, bo ja sobie użyję kalkulatora. 5345007 minus to, co miałem zapisane. Miałem zapisane 3217747. Dobra, więc coś koło 23-25 tysięcy. Więc 25 tysięcy srebra. Czy to jest dużo? Nie, no 25k srebra, to przestańcie, to nawet set mi się nie zwraca. Ale to jest na pół godziny, więc 50 tysięcy w godzinę. No, dobra, jeszcze dołożyć do tego te runy. No spoko, tutaj raczej jak się jedzie, to no dobra, no nie jest to miejsce do zarabiania, powiedzmy sobie. Przy czym muszę przyznać, że wypadła mi tutaj dwa razy wypadło mi tutaj z dropa, z mobka właśnie to misko w ciągu godzinki. To teraz nawet chyba mi wypadło 2 razy w ciągu tej pół godziny, jak wam pokazywałem, czy tych 15 minut. Więc no zdarzają się też całkiem fajne dropy i należy też wspomnieć o tym, że bossowie czasami sypią tutaj też jakimś fajnym dropem. I jeszcze chyba znalazłem jedno dobro luksusowe za 25 tysięcy, więc to jest też jak gdyby opcja na to, żeby wziąć i troszeczkę sobie zarobić, ale tak naprawdę no zobaczcie ten set, no. Jak przyjedziecie tutaj w dosyć słabym secie, czyli czwórkowym, bez żadnej specjalizacji, bez żadnych umiejętności, to raczej się wam to nie opłaci. Po prostu zginiecie tutaj marnie.
trafiając na gracza troszkę bardziej doświadczonego od siebie, albo z troszeczkę po prostu lepiej dopasowanym buildem, czy tam kompozycją do tej gry solo. Więc tak, trzeba uważać i trzeba sobie zdawać sprawę, gdzie się wybieracie, jakiego to jest rodzaju aktywność. Ja w tym momencie postaram się jeszcze wrócić do miasta. Tego już wam nie będę pokazywał, czy dojadę, czy nie dojadę. Więc jeżeli chcecie spróbować tego rodzaju aktywności, to pamiętajcie, że są tutaj właśnie lochy piątkowe na czarnych i one wyglądają mniej więcej tak. To są oczywiście te większe lochy. Właśnie mogę też wam pokazać ten mniejszy loch, skoro już tutaj jesteśmy, chyba że zginę. Trudno. I na tym mniejszym lochu należy sobie zobaczyć na... Na to, że przypominam trochę właśnie tą krótszą wersję tego czwórkowego lochu. Tutaj też jest skrzynka. Te skrzynki są dosyć słabe akurat. Mają tam tylko po kilka srebra. Chyba dwa. Skrzynki na tych dungach, tych piątkowych, na których byłem przed chwilą, one mają po 5k golda. Znaczy do 5k golda, natomiast zazwyczaj mam coś koło czwórki. Czyli 4000. Tutaj chyba myknę? Myknę, tak, myknę. Tutaj głównie chodzi o to, żeby dojść do tego bossa na końcu. Tam nie przejmujemy się tą hołotą po drodze. Dobra, tutaj już będzie się trzeba bić. Właśnie, to jest też jedna z rzeczy, o której warto pamiętać. Niektórzy gracze potrafią zostawiać za sobą moby, więc jeżeli wchodzicie w moby i nagle zaczynają się kończyć, to po prostu ktoś sobie skipnął. Albo na bańce, albo na czymś, takie mobki. Może się okazać, że dunk jest wyczyszczony na przykład w dalszej części, a gracz gdzieś tam dalej, dalej, dalej sobie wędruje. Więc należy o tym też pamiętać. No i oczywiście zwracać baczną uwagę na to, ile mamy HP-ka. Co do zużywalnych, no to oczywiście ja mam tutaj pstrąga, no i ewentualnie te potki, tak? Kurczę. O, bardzo ładnie to rozeszło. Dobra. Okej, okay, i... Skończony. 4000 tego. 1000 sreberka. Ja z tej skrzynki padnie? Do mnie jak na takim zwykłym lochu. Właśnie, co do bicia skrzynek musicie też uważać, żeby... Tak, tak jak na normalnym lochu. Więc jest mniej więcej tak samo, jeżeli chodzi o ten zwykły loch. Przy czym tutaj, no wiadomo, po co tutaj wchodzić na jedną taką małą rotacyjkę. Ona co 10 minut zresztą się odnawia. Ale no, nie ma tutaj też jakiegoś szału. Więc to tyle. Aha, właśnie, więc nie ma tutaj tak naprawdę po co wchodzić. Ale jest też takiego rodzaju aktywność. Możecie sobie jeździć po powierzchni, a potem dopiero przejść do tego drugiego lochu. Pobawcie się trochę, pozabijajcie. Aha, właśnie, co do zabijania skrzynek jeszcze. Zabijając skrzynkę na lochu, dalej pozostajecie w kombacie, więc nawet jeżeli macie zjedzoną rybkę, tak jak ja w tym momencie, to... Znaczy, jak miałem w tym momencie, czy tam w czasie tej aktywności, to pamiętajcie o tym, że ciągle nie będzie wam się przywracać zdrowie. Więc jeżeli walczycie z jakimś potworem, dosyć ważne jest, żeby walczyć z nim, a nie uszkadzać też skrzynkę, która znajduje się w pobliżu i ewentualnie, jeżeli macie wroga na plecach, można szybko od tej skrzynki odskoczyć, albo wręcz przeciwnie, w drugą stronę, trzeba ją bardzo szybko zabić, żeby zaczęło nam się przywracać zdrowie, zanim jeszcze nasz przeciwnik podbiegnie do nas i nas tam dziabnie, czy tam nas pozabija, tak? Także pamiętajcie o tym, bo to jest też bardzo ważna porada. No a ja w tym momencie wybieram się już na najlepsze lochy, czyli na lochy szóstkowe. Na Razorback Glen być może. Nawet nie wiem, gdzie się wybiorę. A gdzieś się wybiorę. Pojadę sobie na te czerwone, na te najtrudniejsze, jak gdyby, dungi solowe. No i zobaczymy, ile tam mamy expa na godzinę. Więc był przeskok z 60 na 80. No to teraz nie wiem, liczę na jakieś 100 tysięcy expa. Jeżeli będzie oczywiście dosyć dobry dług. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. No i jeszcze, czekajcie, miało być... A nie, 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 to chyba nie w tym odcinku. Ale ostatnio spotkałem dwóch gości z KFC i pewnie w którymś z poprzednich filmików umieszczę jakieś tam ich pozdrowienia, ponieważ ich znalazłem na szlaku. I kazali wszystkich pozdrowić na YouTubie. Także to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w następnym filmiku. Cześć!